ostatnio podnosiła Pani jedną z kwestii w trakcie spotkań z mediami. Chodziło tutaj o jakieś zagospodarowanie przestrzenne, coś zmiany jakieś. Właśnie czego to dotyczy? A, to jest duża afera, Panie redaktorze. To jest duża afera, ponieważ w lipcu tego roku do Sejmu rząd skierował ustawę zmieniającą pewne paragrafy w ustawie o rewitalizacji. I do tej ustawy o rewitalizacji należało zmienić pewne zapisy w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. I rząd wprowadził wszystkie ładnie zapisy i nie było tam żadnych wątpliwości. Natomiast jak gdy to trafiło do Sejmu, do komisji sejmowych, to się po prostu zadziały cuda. A mianowicie zostało wykreślone z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym słowa, które zakazują, znaczy w wyniku wykreślenia tych słów, każdy hipermarket, supermarket, czyli właściciel z dużymi pieniędzmi, który jest, ma hipermarkety, może wejść do miasta i zbudować sobie hipermarket, gdzie chce, bez zgody miasta. Rozumiemy się? Wobec powyższego, no to jest straszne zagrożenie. To tak się przypomina coś takiego jak sprawa o Rywina, gdzie tam było, lub czasopisma, ktoś sobie wykreślił, a to bardzo dużo zmieniało. Tutaj wykreślono słowo, nie pamiętam dokładnie, cztery słowa, które mówią o tym, że mogą być hipermarkety i supermarkety, czyli sklepy wielkopowierzchniowe powyżej 400 metrów kwadratowych mogą być wybudowane tak naprawdę wszędzie. I samorząd nie ma do tego nic, nie będzie miał do tego nic. I jakby po tych komisjach, w tych komisjach się coś zadziało. Ktoś tam cudownie wykreślił, teraz nie możemy znaleźć nie wiadomo kto, nikt się do tego nie przyznaje. No ale na szczęście przedsiębiorcy, głównie handlowcy, są czujni, śledzą to wszystko, co się dzieje w tych komisjach, w sprawach ich dotyczących i oni to wyłapali. Wyłapali to i rzeczywiście myśmy zrobili duży, duży raban, że tak powiem, w całej Polsce. No i powiem, że z sukcesem, ponieważ nawet powiedzieliśmy, zaapelowaliśmy do prezydenta Andrzeja Dudy, że gdy trafi w tej wersji ustawa do niego do podpisu, żeby on to zawetował. I w tej chwili nawet na początku posłowie Platformy mówili, że to nie ma znaczenia, że to jakieś nasze wymysły. W tej chwili się wycofują powoli z tych określeń, że to nasze wymysły. Czyli jednak mieliśmy rację, ale my chcemy wiedzieć więcej. Chcemy wiedzieć, kto tam coś zrobił, kto w tym maczał palce, no i tak naprawdę dlaczego. No przecież jakiś lobbying musiał być, tak, że akurat wtedy takie zdanie zostało skreślone, które zmienia bardzo dużo. Ponieważ no, jakie są konsekwencje tego? No konsekwencje mogły być takie, że i tak mizerny handel polski będzie jeszcze mizerniejszy, a wielkie sieci już kwitną w tej chwili bardzo mocno w Polsce, będą jeszcze bardziej kwitły. Wobec powyższego no, chcemy się temu przeciwstawić i bardzo mocno zaznaczamy, wszędzie mówimy o tym, że trzeba z tym skończyć. Jako Zjednoczona Prawica podejmują ten temat właśnie tych sklepów wielkopowierzchniowych i nierównej konkurencji pomiędzy nimi, a nawet czasami zrzeszonymi w różnych, bo są też takie zrzeszenia, które też w pewnym sensie takie mini markety można nazwać, budują, realizują. Zupełnie inny sposób opodatkowania, inny start konkurencyjny, nierówna konkurencja. Bardzo często, co również samorządy często to podkreślają, już niezależnie nawet od opcji politycznej ostatnio się, że tak powiem, obudziły. No właśnie, co w tej kwestii zrobić, bo czy to też tego właśnie dotyczyło? To jest podstawowa sprawa. Opodatkować tak samo sklepy wielkopowierzchniowe zachodniej sieci jak naszych. Po prostu. I wtedy będziemy mieli czystą sytuację, czyste reguły gry dla każdego. I obciąć te transfery tak zwane? Które... Oczywiście, że obciąć. Węgrzy na Węgrzech to zrobili. Ja wiem, że w tej chwili jak się mówi o Węgrzech, to niektórym się wydaje, że się powołujemy na coś nieprawidłowego. Ale nieprawda. Na Węgrzech to się udało. Orban to zrobił i jakoś ani te duże, wielkie sieci się nie wycofały z Węgrzech, funkcjonują nadal.
Argumentujesz czasami, że ceny wzrosną. No ale jeżeli będzie drożej w sklepie, to tak już z ludzkiego rozumu rzecz biorąc, to ktoś pójdzie na rynek i kupi to taniej. I my tak uważamy. My uważamy, że trzeba polski handel wspierać. My jesteśmy Polakami, jesteśmy w Polsce i chcemy wspierać polski handel. Chcemy, żeby nie duży supermarket był jedynym pracodawcą dla wielu ludzi, którzy pracują w strasznie ciężkich warunkach za bardzo małe pieniądze.